ornament i krzemień. Praca z zabytkami ceramiki archeologicznej pozwala skupiać się nie tylko na zabezpieczaniu i rekonstrukcji obiektów. Ciekawe jest poszukiwanie z wykorzystaniem eksperymentów materialnych odpowiedzi na pytania z zakresu technologii, jak naczynie zostało zbudowane, w jaki sposób zostało ozdobione. Opierając się na materiale ze stanowiska Redecz Krukowy z okresu kultury pucharów lejkowatych, udało się z dużym prawdopodobieństwem prześledzić i odtworzyć niegdyś stosowane techniki zdobnicze, zwłaszcza te, które zostały wykonane z użyciem narzędzi krzemiennych. Umiejscowienie ornamentacji w strefie przywylewowej naczynia powodowane było koniecznością umocowania listwy poprzez jej dociśnięcie do dolnej części strefy przywylewowej. Zaobserwowana ornamentacja jest bardzo zróżnicowana. Począwszy od ornamentów wykonanych z pewną niestarannością czy nawet nonszalancją, jak we wzorze przypominającym ślady dziobania. Innym motywem są rozbudowane odciski przypominające ślad zadrapania szerokim pazurem albo cienkie, powstałe w wyniku regularnych, płytkich nacięć wylewu. Zmiana krawędzi kąta nachylenia narzędzia pozwala uzyskać zróżnicowane efekty, zbliżone kształtem do trójkąta lub przypominające żagiel. Kierunek wprowadzenia krzemienia w miękką masę pozostawia efekt nierównomiernego odcisku, głębszego lub płytszego, zależnie od sposobu przyłożenia kamienia. W przypadku słabiej zarysowanej listwy brzegowej ciekawie prezentują się gęsto rozmieszczone, powtarzalne, geometryczne kształty żłobień podobnych do grotu ostrza. Z kolei kierunek prowadzenia narzędzia od strony wylewu w stronę brzuścica, czyli z góry do dołu, pozostawia ornament przypominający trójkątne kły, o czym świadczy zagłębienie u podstawy wylewu i spłycenie śladu. Sposób ujęcia krzemienia przez garncarza determinuje specyfikę oryginalnego wzoru, nieosiągalnego przy zastosowaniu innego kąta, tak jak we wzorze podobnym do liścia miłorzębu albo przypominającym współczesną pineskę. Część ornamentów jest rozlokowana na dwóch poziomach, chociaż powstały z użyciem jednokrotnego dociśnięcia krzemiennego narzędzia. Czasem ornament powstawał w wyniku dociskania listwy przywylewowej krzemiennym narzędziem, pozostawiając wyraźne, regularne ślady, zależnie od kierunku jego prowadzenia. Ciekawym ornamentem jest odcisk jedno- czy wielopoziomowych wgłębień, podobnych do uzyskanych z wykorzystaniem elementów organicznych, takich jak słomka, trzcina czy dudka pióra. Zastosowanie silnego kontrastowego oświetlenia kątowego umożliwiło ukazanie ostrości krawędzi, a tym samym identyfikację narzędzia krzemiennego wykorzystanego dla uzyskania tego efektu. Z kolei zastosowanie niewłaściwej siły docisku narzędzia do miękkiej gliny mogło spowodować jej perforację i uszkodzenie delikatnego jeszcze naczynia. Zdecydowane, pewne i mocne ruchy garncarza pozwoliły uzyskać efekt strukturalny, pozostawiając wielopłaszczyznowy odcisk narzędzia. Sporadycznie w ornamencie powstaje także echo odcisku narzędzia. Niektóre krzemienie pozostawiają odcisk przypominający ślad ukąszenia, płytkie, stempelkowe trójkąty.
Na końcu warto podkreślić, że specyfika śladów pozostawionych przy użyciu różnego rodzaju krzemiennych narzędzi jest bardzo odległa od ornamentów powstałych bez ich użycia. Z wykorzystaniem np. przyszczypywania gliny palcami, dociskania listwy przywylewowej palcem, co dawało wzór arkadowy, czy z wykorzystaniem zaokrąglonego patyka lub kości. Więcej informacji o technikach ornamentacji dostępnych jest oczywiście w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.